Za mną obłożenie już całego, całej sauny wełną mineralną. Kładłem dwie warstwy po 3 cm, ponieważ moja belka ma 6 cm. Pewnie można jakieś inne kombinacje robić, ale taki znalazłem projekt. I dwie informacje dla Was bardzo ważne. Przede wszystkim dużo tej aluminiowej taśmy, która to wszystko spaja, zużyłem, bo to jest na taki 11 m3 zużyłem no prawie 200 metrów bieżących, więc kupcie sobie to w internecie, tam jest sporo taniej. Kupcie sobie takich 50-metrowych 4 na przykład rolki, żeby tego nie szczędzić, żeby to fajnie wszędzie zaizolować, żeby każdą belkę pokryć po prostu folią aluminiową i mieć to wszystko schowane fajnie. I druga informacja, 50 na 50, mniej niż 50, 48 bym powiedział, to jest taka optymalna wielkość jednego miejsca, jednego kwadratu, w który wkładacie wełnę, szczególnie jeśli stosujecie dwie warstwy, tak jak ja, tak jak widzieliście na filmie. I dlaczego? Bo jeżeli będziecie mieć większe, to Wam będzie uciekało, na przykład na takim skosie, ja tutaj musiałem chwycić, żeby to się utrzymało. Jakbym miał 50 na 50, czy nawet mniej, szczególnie na takich skosach można dać pewnie mniej, to tu jak zobaczycie, tu mam trochę mniejsze i to się fajnie trzyma. Nie muszę tu cudować, nie muszę jakiś desek kłaść, kleić, trzymać tego ręką, a wiadomo, że to się kruszy i to potem kuje, więc unikajmy tego. Druga rzecz, dlaczego to jest dobra wielkość, jest taka, że 50 na 50, jeżeli bele tej wełny są metrowe, no to macie fajnie podzielone na dwie połówki, troszeczkę więcej, troszeczkę mniej, możecie z jednej, drugiej strony uciąć, a po prostu najmniej będziecie marnować materiału wtedy. Także to jest taka optymalna wielkość moim zdaniem. I ja się zabieram już do drewna, mam już boazerii trochę porobione. Najwięcej oczywiście ze skosami jest zabawy, więc tutaj trzeba dobrze zmierzyć, przymierzyć, ale to postaram się Wam pokazać na filmie. Lecimy dalej. Jest trochę zabawy, żeby znaleźć ten odpowiedni kąt i żeby on nam się ładnie schodził. No i wywiercenie odpowiednich elementów też jest tutaj tych okrągłych i na wentylację na przykład, i na głośnik, to troszkę zabawy jest. Jedna ważna informacja, jeśli chodzi o układanie boazerii. Pamiętajcie, żeby sobie zaznaczyć, w którym miejscu macie belkę. Jeżeli nie macie dobrego planu odrysowanego po już złożeniu całej konstrukcji, bo wiadomo, że po złożeniu konstrukcji trochę te wymiary nam w jedną i w drugą stronę uciekają, to najważniejsze, żeby sobie zaznaczyć miejsca, w których będziecie się mocować. To znaczy, zaznaczcie sobie, w którym miejscu będą zamocowane ławki, żeby tego nie zgubić, bo jak to zgubię, to potem będę na losowe miejsce machał i nie wiem, czy trafię.